Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Justyna Krawczyk, założycielka marki Jak być szczęśliwą myszką, autorka książki o tym samym tytule Jak być szczęśliwą myszką, myszka odnajduje swój dom, tom pierwszy, co oczywiście sugeruje, że będą kolejne. Mam nadzieję wydać ich przynajmniej kilka, może nawet 10. Obecnie jest w sprzedaży książka Jak być szczęśliwą myszką, myszka odnajduje swój dom. W premierowej super cenie, jedynie za 34,90 z prezentem gratis do każdej zamówionej książki, ale uwaga, tylko do 18 czerwca, także warto się śpieszyć. Witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie, za to, że czytacie bloga. Mimo że blog jest raczkujący, w ogóle marka jest raczkująca, to muszę Wam powiedzieć, że być może jest raczkująca i maleńka, ale przychodzę tutaj z ogromnym sercem do Was, dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami i też szukam Waszych doświadczeń, szukam Waszych komentarzy i podpowiedzi, jak być szczęśliwą kobietą, jak być szczęśliwą myszką, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci i sprawiać, że będziemy wychowywać te nasze dzieci cudowne na szczęśliwych dorosłych. To jest dla mnie zadanie szalenie trudne. Część, jakaś część, myślę, że ogromnej części, jakaś maleńka część ogromnej części mi się udała. Wiem, że to źle brzmi, mi się udała, zrobiłam to, ale niestety najpierw popełniając błędy, które na szczęście miałam szansę poprawić, i wiem, że to się da zrobić. Ogrom pracy przede mną, ale stawiam się, bo to jest jedno z najważniejszych zadań, z jakich przyszło mi się mierzyć w tym życiu. Więc kochane, stawiam się, mam nadzieję, że wy się stawiacie ze mną. Justyna Krawczyk, jesteśmy w projekcie Jak być szczęśliwą myszką. Zmiany na lepsze, zacznij od siebie. Numer 9, spotykamy się co poniedziałek o godzinie 11. Jeżeli nie możecie być na żywo, to pamiętajcie, że jest też kanał YouTube Jak być szczęśliwą myszką i tam wszystkie filmy są do obejrzenia i zachęcam również do subskrybowania kanału, żebyście były na bieżąco. Kochane, dzisiaj temat, skąd się wziął pomysł i potrzeba napisania książki dla dzieci? Muszę Wam powiedzieć, że to jest w ogóle coś niesamowitego, bo napisanie książki dla dzieci to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakiej bym się po sobie spodziewała, ale po sobie starej, z innego życia, z życia, w którym odgrywałam pewną rolę, byłam tym, kim myślałam, że jestem, kim uważałam, że jestem, kim uwierzyłam, że jestem, kim kazano mi być. Dostosowałam się do wymogów, do oczekiwań, do schematów i regułek na temat tego, jak powinno wyglądać moje życie. Natomiast w pewnym momencie się przebudziłam. Przebudziłam się i poczułam, jakbym stała w gronie osób na jakiejś wielkiej imprezie, gdzie wszyscy są pijani. A ja jedyna jestem trzeźwa. I nie chodzi absolutnie tutaj o wywyższanie się, to kochane, pokora zapukała również do moich drzwi. Ale o taką brak umiejętności jeszcze określenia, co to znaczy przebudzić się i co to znaczy poprzednie życie i obecne życie. Ja wiem, że to wszystko zbiera się w jedną całość, natomiast ja czuję, jakbym urodziła się na nowo i to już nie pierwszy raz. Te zmiany w moim życiu są tak ogromne i cały czas jest robota do zrobienia, że mam wrażenie, że przynajmniej drugi bądź trzeci raz zaczęło się moje życie. Po raz pierwszy moje życie zaczęło się zmieniać i zaczęłam żyć zupełnie innym życiem, kiedy otworzyłam swoją pierwszą markę Jak być szczęśliwą kobietą, prawie 9 lat temu już, i kiedy zaczęłam kreować tę swoją zawodową rzeczywistość na nowo, zaczęłam robić to, co kocham, a tak naprawdę to zaczęło wpływać na moje życie, bo przecież w pracy jesteśmy 3/4 naszego życia, no może połowę, ale ogromną część, więc ja nie potrafiłam i nie chcę potrafić oddzielać swojego życia zawodowego od życia prywatnego, bo dla mnie to jest cały czas moje życie, to jest jedna wielka całość. Później przebudziłam się w momencie, kiedy urodziła się moja Nataszka i nagle się okazało, że te zmiany będą jeszcze większe i kolejnego przebudzenia doznaliśmy już jako rodzina w momencie, kiedy musieliśmy zmienić szkołę Nataszce i stamtąd płyną ogromne lekcje, też bardzo trudne lekcje, natomiast niewątpliwie ogromnie wartościowe, dlatego ja mówię, że to jest przynajmniej drugie albo trzecie życie, które zaczynam i coraz bardziej mi się te życia podobają. Czasem mówię, że chyba narodzić się zupełnie na nowo byłoby łatwiej, bo to się wszystko zmienia, natomiast no, jestem też realistką, mimo że wielką marzycielką i optymistką szaloną, to też realistką i wiem, że mam to życie i w tym życiu mogę dokonać pewnych zmian. Więc stawiam się, kochane. Skąd się wziął pomysł i potrzeba napisania książki?
Po pierwsze pomysł zrodził się w momencie, kiedy było tak źle, że już po prostu sięgałam po wszystko, nawet po rzeczy, których uważałam, że nie umiem, które nie są moje, których po prostu nie mam jako dar, jako talent, których po prostu mojej osobowości nie ma. Ja nigdy nie potrafiłam się bawić z dziećmi, nigdy mnie to w ogóle nie bawiło, czytanie książek jeszcze tak, ale bajek to już niekoniecznie, opowiadanie bajek to już w ogóle totalna abstrakcja i nagle się okazało, że wieczory są tak trudne, że zaczęłam sięgać po wszystkie możliwe metody, żeby tylko moje dziecko usnęło. Próbowałam i różnych metod superniani, które były jedne z najgorszych metod w ogóle, które pojawiły się u nas w domu, chociaż na chwilę to jednak się pojawiły. Później była metoda pani Dobranocka, która również okazała się metodą dramatyczną i w ogóle ani mnie nie odpowiadającą, a już na pewno nie mojej córce. Pojawiały się różne metody po prostu, które naprawdę sięgały po prostu wszelkiej abstrakcji, jeżeli chodzi o sposoby na to, żeby uśpić dziecko. Wiecie, ja pamiętam, że kiedyś oglądałam takie blogi, że na przykład mamy potrafiły wsiadać w samochód i jeździć wokoło bloku czy wokoło osiedla, żeby tylko dziecko zasnęło. To jest mi dobrze znane i to w ogóle nie jest nic dziwnego dla mnie, bo też bym zrobiła w tamtym czasie kompletnego zmęczenia i frustracji wszystko, żeby tylko moje dziecko usnęło. I któregoś dnia zdarzyło się tak, że nie wiedzieć czemu, po prostu zaczęłam opowiadać bajki, wymyślać bajki, w których nie wiedzieć czemu pojawił się wielki miś, a może miś to wiedzieć czemu, dlatego że moja Nataszka uwielbia pluszaki, uwielbia misiowe pluszaki, jej największy przyjaciel ma na imię Michał, ma lat 9, jeżeli Nataszka ma 10, to Michał ma 9, jest białym misiem, po prostu już bardzo sfatygowanym, bardzo stranym i bardzo podzierawionym, ale po prostu największym powiernikiem wszelkich tajemnic, pomocnikiem, przyjacielem naszego domu, często jest przyjacielem, czasem jest synkiem mojej Nataszki, więc ja jestem również i babcią. Więc być może niedźwiadek i miś, wiadomo dlaczego, ale później pojawiła się również mała myszka. Mała myszka, która traci dom nad głową i początkowo zamieszkuje w piwnicy mokrej i zatęchłej niedźwiadka, później niedźwiadek ją przygarnia i zaczynają się wszystkie historie, wszystkie ich przygody, przyjaźń i niesamowite, piękne i wrażliwe i czułe i wspaniałe opowieści. I te opowieści mają olbrzymi wydźwięk, bo w tych opowieściach, ja na początku opowiadałam te bajki, wymyślałam ich, było całe mnóstwo, teraz powstała pierwsza książeczka, przemycałam te wszystkie bolączki, te wszystkie stresy, te wszystkie problemy, te wszystkie trudności, z którymi się mierzyliśmy w naszym życiu, właśnie za pomocą tych bajeczek. Ta mała myszka to najczęściej była Nataszka, a niedźwiedź bardzo często był i nauczycielem, i dyrektorem w szkole, i mamą, i tatą, i babcią, i dziadkiem. I za pomocą tych dialogów i różnych sytuacji, które miały miejsce w tych bajkach, pokazywałam Nataszce to, czego nie potrafiłam jej wytłumaczyć innymi słowami. I to było niesamowite, kochane. I stąd się wziął właśnie pomysł, bo któregoś dnia Nataszka mówi, mamusiu, napisałaś już 3 książki dla kobiet, a kiedy napiszesz książkę dla mnie, dla dzieci? Mówię, Boże, ale przecież to jest w ogóle jakaś czysta abstrakcja, ja w ogóle nie mam nic wspólnego z dziećmi. Okazuje się, że bardzo dużo, sama jestem jednym z nich. Pomyślałam sobie, okej. Dla ciebie to jest takie ważne, a ty jesteś dla mnie najważniejsza na świecie, to ja to zrobię, czy wrócę, obróciłam. Chyba internet się na chwilę zawiesił. I następne pomysły na kolejne książki. W zeszłym roku wydałam książkę kolejną dla kobiet, jak jedna mała zmiana może zmienić twoje życie. Ta książka jest dostępna na stronie jakbyśszczęśliwąkobietą.pl, tam jest mój sklep i tam są wszystkie moje produkty, nie znajdziecie ich w żadnej księgarni, ani nigdzie indziej, tylko w moim sklepie internetowym. I po napisaniu tej książki pomyślałam sobie, Boże, to teraz czas na stylową, to teraz czas o marzeniach, to teraz czas o cudach i znowu przyszło takie, a kiedy czas na książkę dla dzieci, przecież obiecałam. I przyszła dla mnie cudowna pandemia i ten czas, kiedy zaczęliśmy oszczędzać parę godzin po prostu tygodniowo na dojazdy do szkoły, kiedy przyszliśmy na nauczanie online i nagle się okazało, że tego czasu jest więcej, mówię, dobra, to tu i teraz po prostu siadam. Wena przyszła po prostu nie wiem skąd i całą książeczkę napisałam w ciągu miesiąca. Później oczywiście była korekta, redakcja i wszyscy, cały proces wydawniczy, który jest niezwykle też, nie mogę powiedzieć, że trudny, ale czasochłonny i wymagający naprawdę dużego skupienia i dużej pracy. Zajęło to wszystko pół roku, ale w końcu napisałam i wydałam tę książeczkę i uważam, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie napisałam. Jest po prostu cudowna, niosąca za sobą moc mądrości,
ale też tej zmiany, pokazuje tę zmianę, którą my jako dorośli, nie dziecko, my jako dorośli musieliśmy przejść. Dziecko nie jest zepsute, dziecko nie jest problemem. Dziecko jest cudem do odkrycia. Jeżeli mamy z nim jakieś wyzwania, jakieś problemy, to najprawdopodobniej my sami musimy się zmienić. My coś musimy przerobić, coś odkryć, żeby pomóc własnemu dziecku. Dziecko przygląda się do nas jak w lustrze, my się będziemy przyglądały dziecku jak w lustrze, więc jeżeli my mamy jakieś kłopoty albo dziecko ma jakieś kłopoty, ma złe zachowanie, i tak dalej, to znaczy, że jest jakaś robota do zrobienia, ale to nie jest problem, to jest cud, to jest do odkrycia, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, w jaki sposób usypiać chociażby na przykład za pomocą tych bajek niesamowitych, żeby rzeczywiście, żeby było dobrze. Także taki był pomysł, stąd się wziął pomysł, to jest niesamowite, że ta książka już jest, kochane. Zachęcam do zakupu, bo jest promocyjna cena premierowa, znajdziecie ją na jakbyćszczęśliwomyszką.pl. Potrzeba? Skąd potrzeba? Skąd potrzeba? Bo jedno to jest pomysł, skąd się wziął pomysł na napisanie książki, ale potrzeba? Przede wszystkim potrzeba pamiętania. Pamiętania tego, co przeszliśmy i jak wiele zmieniliśmy w naszym życiu. Potrzeba pamiętania, jaka ogromna moc jest w nas. Możemy zmieniać siebie, odkrywać na nowo, ulepszać, udoskonalać. Bez presji, bez biczowania, ale również odkrywać swoje dziecko. Potrzeba zmian. Potrzeba bycia szczęśliwą kobietą, szczęśliwą mamą. Potrzeba wychowania szczęśliwej córeczki. Potrzeba zrobić coś wspaniałego i dobrego dla siebie i dla innych, dla świata. Potrzeba taka, że wiem, że ta książka stoi na naszej półeczce i będzie nam zawsze już przypominała. I codziennie, za każdym razem, jak będziemy po nią sięgać i czytać, czy komuś wysyłać, wam, kochane, pakować, przepiękne prezenty, żeby nam przypominała, przede wszystkim nam, żebyśmy nigdy już nie zapomnieli, że było źle. Ale jest dobrze, jest lepiej, jest robota do zrobienia cały czas, ale możemy to wszystko zmieniać, żebym nigdy nie zapomniała, że mam moc zmieniania siebie, odkrywania na lepsze i że mogę być cudownym człowiekiem, cudowną kobietą, cudowną mamą i tworzyć cudowną relację z córką, cudowną rodzinę z mężem i z córeczką. I to nie jest proste, bo schematy, autopilot bardzo często się włącza i mimo, że obiecujemy sobie, że ja to takich błędów nie popełnię, ja to będę inną mamą, to się później okazuje, że jesteśmy dokładnie takie same, takie jak nasze mamy, jak nasi rodzice, tacy, jak nie chcieliśmy być. Dlaczego? Bo to jest wdrukowane w naszą głowę, w nasze serce. Ale my tę dyskietkę możemy wyciągnąć. Zaakceptować to, jak było, ukochać, zaakceptować swoich rodziców, wybaczyć, jeżeli jest coś do wybaczenia, ale wyciągnąć tę dyskietkę i powiedzieć, że my na to się nie zgadzamy, włożyć swoją zapisaną miłością i wartościami, które chcemy, żeby towarzyszyły nam w życiu. Kochane, dziś taki przekaz. No, zmianę na lepsze zacznie od siebie, nie bez powodu taki tytuł tego projektu. Jak być szczęśliwą myszką? Myślę, że najpierw muszę być szczęśliwą kobietą. Chcę, żeby być szczęśliwą mamą, a później, żeby wychować córeczkę na szczęśliwą myszkę. Kochane, dziękuję za wszelkie udostępnienia, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję, że się stawiacie, dziękuję za każdą kupioną książeczkę, którą pakujemy tutaj z miłością i z prezentami cudnymi, żebyście zawsze pamiętały, kim jesteście i kim są wasze dzieci. Ja już patrzę sobie na wasze komentarze. Dzień dobry, Michały są fajne, cześć Ewelinko. Witam ponownie, Ola, super, że się stawiacie, kochane, tutaj trochę krócej. No, jak być szczęśliwą kobietą, to tam się, wiecie, rozwijam po 30-40 minut. Tutaj obiecałam sobie, że będzie tak, jak to się mówi, kompaktowo? Nie, zabrakło mi słowa, tak, wiecie, po prostu w samo sedno, żeby dać taki tip, żeby dać taką wskazóweczkę, żeby coś przekazać. Być może będzie to ziarenko, które zasieje całe pole pięknych maków, o których również piszę w książce, jak być szczęśliwą myszką. Ewelinko, ty wiem, że już dostałaś książeczkę, że twoje siostrzenice tak naprawdę dostały książeczkę. Dziękuję, kochana. Dziękuję, Ole. Książka czeka u mojej mamy. Super. Basiu, a ty jak? Przeczytałyście już? Dajcie koniecznie znać, kochane. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że się stawiacie. Dziękuję, kochane, i do zobaczenia w poniedziałek o 11. Tak sobie obiecałam, że w poniedziałek o 11. I choćby nie wiem co, choćby skały, brzydko się mówi, więc nie powiem, ale choćby nie wiem, co się działo, stawiam się, kochane, stawiam się przede wszystkim dla siebie.
I taka jest prawda. Stawiam się dla siebie, bo jak ja tutaj siebie widzę i to powtarzam, później jeszcze to piszę, później wydaję te książki, one stają, przypominają o jakiejś, o tej zmianie, która jest dla mnie najważniejsza na świecie, żeby stać się najlepszą wersją siebie. To mi jest po prostu łatwiej, kochane, tak wiecie, raz, dwa, trzy, powtórzone, 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 wreszcie wejdzie w krew. A jeżeli kogoś mogę zainspirować, kochane, to stawiam się 1000 razy mocniej. Jeżeli wy możecie mnie czymś zainspirować, to również, kochane, dawajcie znać, będę chętnie korzystać, bo moim wielkim marzeniem jest stać się najlepszą wersją siebie. A wiem, że potencjał wszystkie mamy ogromny. Cudownego dnia Wam życzę i cudownego tygodnia. Do zobaczenia w poniedziałek o 11:00.